No witam. Ja już swoje nasadzenia zrobiłem, kompletne. Myślę, że nie będzie zimnej Zośki, jak sprawdzałem, bo bym się załamał. I już jest wszystko nasadzone. Czeka na dobry wzrost. Po przymrozkach już mi banany fajnie, basioki już ruszyły. A to normalne było. Podsypałem już jarą. Ale okazje też już ruszają. Basioki. Brisbanensis. Dużo mam ich wsadzonych. Kolokazja. Alokazja oczywiście nie wiadomo jaka, ale pewna odora. To bardzo duża. Basiok ładnie liść pusza. No oczywiście już jest szklarnia, rozstawia się. Podejdziemy, to wam pokażę. Tutaj jest kolokazja gigantea. Przymroziło, ale już nowe listki idą. Alokazja, banan, basioki, kanny. No i tutaj jest kolokazja china, ale też już zimowana. Zaczyna wychodzić z gruntu. O, już powolutku idzie. Tak. Basiok. Kolokazje, nawet nie wiem jakie są nazwy. Muszę ustalić, następnym razem będę już wam mówił. Maureli, mój z większych. Kolokazja emeral. Mist od Krzycha. Zielony, maurelas. Kolokazja mamatch. Też podobnież dużą kolokazją jest, nie wiem. W tamtym roku tylko jeden liść puścił, ale to już na koniec sezonu. Dobra, teraz się przejdziemy do moich doniczkowych. Kolokazja brisbanensis oczywiście. A to są moje nowe nabytki, gdzieś tam z Francji wyrwałem z jakiegoś. Zobaczymy, Borneo King. A tutaj mamy prawdopodobnie Borneo Giant, ale ma całkowicie inne liście. Raczej chodzi o przyciemnione łodygi. Może faktycznie to jest prawdziwy Giant, nie wiem. Zobaczymy jak podrośnie, jaki będzie miała wzrost. Borneo King z tamtego roku. Też nie wiem, czy to jest Borneo King. Tutaj mask całkowicie słabo, były dwie, słabo przezimowała. Jedna kompletnie, jak to się mówi, poszła na straty. Mało mu ratowałem. Zobaczymy, to jest tu mamy sumo. Jedną też przesadzałem, odsadziłem, wsadziłem do gruntu. Tu mamy moją alokazję Dragstar, ale też coś ładnie zimowała do samego końca, końcówka zimowania coś, no nie wiem, myślę, że odbije. Łodyga jest gruba, nie jest miękka, myślę, że będzie wszystko w porządku. Sumo, też alokazja, też nie wiem jaka. Sterlicje. I moje odsadzone gunerki. Ale coś słabo startują. No myślę, że jeszcze troszeczkę i ruszą. Od Krzycha Fan Palm, banan owocujący do szklarni. Oczywiście już czeka. Czekam na dalszą dostawę od niego, ale ma dużo, dużo kupujących. Idziemy dalej. Kanna, ja mówię, to jest musa folia zielona, ale ktoś powiedział, że to jest jakaś inna odmiana, nie wiem, bardzo fajnie wyglądam, jak musa basia ma, już ma liście, całą zimę mi rosła w szklarni, alokazja oczywiście,
I moja Brisbaneensis z tamtego roku, co była taka duża, ładnie już startuje, jedna chyba z lepszych zimujących. Małe zimują we wodzie bez żadnego niczego, tylko wrzucone do wody, pięknie, tylko na podgrzewanej macie oczywiście. Basioki, tutaj też jest China gdzieś wsadzona, też zimowałam ją, ale widzę, że nic nie startuje, zobaczymy, nie wyjdzie, coś czymś obsadzimy. To jest właśnie sumo do gruntu wsadzone, coś słabiutko, ale myślę, że da radę, jakieś tam korzonki miała. Musa folia grande, cała kępa, ładnie będzie wyglądało. I kanna Kleopatra, ale czerwona. Zaznaczyłem ją w tamtym roku, jak ją odsadzałem. Zobaczymy, jak będzie dalej wyglądała. Ale okazję. Zwykła Kleopatra. Tu jest kanna Wolzung. Brisbaneensis oczywiście następna. A to jest chyba datura. Nie Brugmansia, tylko datura. Mówię, trzeci rok już ją mam i czy czwarty nawet. Jeszcze nie, no żadnego nie miło, ani kwiatu, nic. Zobaczymy. Jeszcze rogi dałem szansę. Tamarillo zmarzło, no ale już puściło. No i co, moja budowa. Od jutra już w poniedziałku po majówce zaczynamy robić. Sprzęcior już wszystkie skupione, metal. Wylewamy ławę. Murujemy. I dalej do przodu. Myślę, że w ciągu jakichś 2 miesięcy powinienem zakończyć i już coś w środku obsadzić. Dobra, przechodzimy dalej. A tutaj w donicy wsadziłem kanny. 2 gatunki. Zobaczymy. Duża bardzo donica. Zobaczymy, jak sobie dadzą radę. Maureli też w donicy. Brugmansia pachnąca. I tutaj Brugmansia Wierygata od Piotra. Coś mi się nie udało. Raczej nie wiem, przymarzła prawdopodobnie, no ale widzę, że jakieś odrościki są, będzie coś. Też donicy pachnąca. Daktylowiec kanaryjski. Cały czas w donicy. Ja coś tam do gruntu nie będę wsadzał na razie, bo nie chcę mi się ogrzewać. Moje juki. Palma. Oczywiście moja monsterka. Prawie 2 metry. Mam zamiar ją wsadzić do gruntu w szklarni. I zobaczymy, co ona pokaże. Tutaj kanny, które mi przymarzły. Ale wszystko powolutku odbija. Strasznie wyglądają. Jeszcze dorobiłem bliżej stawu. I tu sobie w kombi sadziłem kolokazję. Zobaczymy, jak dadzą sobie radę. Dobra, przejdziemy się do mojej gunerki zmarzniętej, którą mróz przyłapał. Już nie będę szedł, to wam pokażę stąd i przybliżenia. No ale co z niej będzie? Już nowe liście wypuszczają. Nie wiem, czy tą szyszę obciąć, czy nie. Zobaczymy. Dobra, idziemy teraz do moich cytrusików. Właśnie zaczynamy kwitnąć amaryllis. Cały czas w tych samych donicach, nawet go nie przesadzam. 2-3 lata siedzi, już się nie mieszczą w środku. Jeszcze ten sezon dam następny, poprzesadzam. Juka rostrata, bardzo fajna, podoba mi się. To chyba może pójdzie do gruntu.
Oczywiście róże wczoraj przyskałem, mszyce mi kwiatogwały strasznie. I cytrusiki. Wszystko ładnie kwitnie. Cytryna wiarygata. Mandarynka. Aż grubo, następna też. Pamelo. Jak tyle kwiatu przytrzyma, to trzeba pół zerwać. Cytrus australijski. Pomarańcza. Słodka. No nie wiem, powinny, jeszcze nie dojrzały te na dole. Jeszcze nie zaczyna. Mam problem znowu z tarcznikiem, nie mogę sobie dać rady. Znowu zaczynam kawą podlewać, ale zobaczymy. Chyba jak się nie uda, to muszę zrobić oprysk chemiczny. Kumkwacik też odstawiony, bo dużo tarcznika miał. Cytryny. Jest troszeczkę drzewek. O, grejpfruty już dojrzewają, bardzo smaczne. Po troszku sobie zrywam po jednym. Dobre, dobre. Pomarańcza słodka też, wszystko oczywiście kwitnie. Skierniewicka jeszcze nie, ale już niedługo zacznie. Dobra, teraz sobie tu też nasadziłem kanny. Zobaczymy, jak to wszystko fajnie wyrośnie. Będzie super. Jeszcze jedno poletko mam z kan. Same kanny sadzone. I zobaczymy, jak będzie wyglądać. Dobra. Na razie, na dzisiaj wszystko kończymy. Do następnego, jak coś fajnie ruszy, to zaczniemy filmowanie następne.